witać Państwa na inauguracyjnym spotkaniu, posiedzeniu Rady Społeczno-Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim. Rady, która moim zdaniem będzie niezwykle ważnym, nazwijmy to w cudzysłowie, ciałem doradczym prezydenta miasta. Szanowni Państwo, bo każdy włodarz jest silny ludźmi, którzy go otaczają. Zapraszając Państwa do wzięcia udziału w tym projekcie, chciałbym, aby Państwa wiedza, Państwa doświadczenie, ta mądrość, którą posiadacie w pewnych obszarach życia społecznego miasta, służyła mieszkańcom miasta poprzez jego włodarza, czyli poprzez prezydenta miasta i jego współpracowników. Wierzę w to, że wnioski, które Państwo na posiedzeniach Rady Społeczno-Gospodarczej będziecie wyciągali, które będą do mnie spływały, które stanowić będą pewien klucz, czy też drogowskaz, gdzie, w którym kierunku, witam serdecznie, nasze miasto ma podążać. Wierzę w to, że dzięki Państwa wsparciu moje urzędowanie będzie o wiele sprawniejsze i korzystniejsze dla mieszkańców i całego Starogardu. Prawo teraz wyrazić sobie głosowanie jawnym. Czy są za przyjęciem osoby pana Stefana Dłowskiego jako przewodniczącą Rady Społeczno-Gospodarczej przy prezydencie miasta Starogardu? Kto jest Państwa za? Kto jest z Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Zawsze uważam, że tego typu ciało, jakie tutaj dzisiaj powstało, nie będzie zastępowało ani pana prezydenta, ani rady miasta. Nie będzie nasza jakaś tam decyzja w postaci pisemnej, postulat, obojętnie jak to nazwać, wiążąca ani dla pana prezydenta, ani dla rady miasta. Chodzi o to, żeby to był materiał do przemyśleń, do tego, żeby wybrać to, co jest najlepsze. My się nie obrazimy, jak pan prezydent powie, a włodnie tam z gabinetu, dzisiaj nie mam czasu, albo tam rozwiąże to w inny tam sposób. Chodzi o to, żeby na podstawie tego, co tutaj ludzie doświadczeni, którzy tutaj są, będą w stanie przedstawić, wybrać to, co jest najlepsze. Być może z tego uda się coś bardziej pozytywnego zrobić dla tego miasta. Każdy musi mówić to, co myśli, nikt nikomu nie może zabronić, ja myślę tak i tak. Potem wybierzemy z tego kolegialnie to, co uważamy, że warto było przedstawić prezydentowi. A pan prezydent zdecyduje, co zechce. Zamykamy listę osób, które ubiegają się o stanowisko zastępcy przewodniczącego. Poddaję Państwa do głosowania osobę pani Magdę Mąsowicz na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy prezydencie miasta Starogard Gdański. Kto jest Państwa za? Dziękuję. Kto jest Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? I też tak uważam, że tutaj te posiedzenia, nasze posiedzenia, czy nasze spojrzenie, to jest też nasza rola. Przede wszystkim to jest tak też łączność pomiędzy społeczeństwem, w którym jesteśmy, no nie bywamy bliżej, mamy pracowników, w wielu wypadkach mamy te kontakty społeczne i gospodarcze, żeby to wykorzystać, żeby to nie szło w złym kierunku, żeby nie było jakieś, powiedzmy, żeby było kierunkowane przez nawet, powiedzmy, jakieś gremia, czy jakieś osoby, które by chciały to wykorzystać, tylko żeby to trafiało bezpośrednio tutaj do władzy wykonawczej, którą sami wybraliśmy i musimy ją szanować. Deklarujemy, że ile będziemy mogli, tyle po prostu włożymy swoją osobą, swoim doświadczeniem, swoim jakimś zaangażowaniem do pracy tego zespołu. Ja się cieszę osobiście, że pan prezydent dokonał takich wyborów, że jest po prostu, że jest taki zastępca jeden, drugi, także fajnie to się odbyło. Po prostu miejmy nadzieję, że za ileś lat to zaowocuje, po prostu, że to będzie po prostu praca twórcza dla naszego miasta.